Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku rybek i zapraszam do czytania na lipiec 2023. Moje kochane rybki, sprawdzę dla Was ogólne energie na ten miesiąc, jak zawsze pracę, finanse, uczucia, a także zdrowie. Przypominam, że czytania te są ogólne, dlatego nie muszą rezonować z każdym z Was. Oczywiście, jak wiecie, nie każda rybka ma tę samą sytuację życiową, nie u każdej będzie ta sama sytuacja, ta sama historia, także miejcie to na względzie. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu, adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiednikami dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moje rybeńki drogie, zobaczmy ogólną energię, z jaką wchodzicie do lipca. Piątka mieczy. Piątka mieczy to taka karta troszkę straty, strachu o to, co będzie. To jest karta często trójkątów miłosnych, romansów, ale też karta, która pokazuje, że w przeszłości mieliście dużo w życiu takich sytuacji, które Was zraniły, które Was dobiły. Może jakiś zodiakalny wodnik brał w tym udział. I czujecie się przybite, zdezorientowane, troszkę nieufne. Być może wejdziecie w jakąś nową relację, ale ona będzie dla Was taka, tak jakby podsycana trochę zazdrością, trochę taką nieufnością do drugiej osoby z tego względu, że mieliście w przeszłości dużo traumatycznych na przykład przeżyć, tak? Jakąś relację na przykład, która była toksyczna z jakimś właśnie toksycznym partnerem, narcyzem, bądź Wasza osoba i dlatego też trudno Wam będzie się tutaj teraz obojgu zgrać ze sobą, zaufać, bo albo Wy, albo Wasza osoba będziecie mieć problem z zaufaniem. Zobaczmy, o co tutaj dokładnie chodzi, moje drogie rybki. No dziwna ta energia główna, bo reszta kart jest przepiękna. Wiecie co, rybki, macie tak przepiękne karty, i to wszystko, powiem, siedzi w Waszych głowach. Naprawdę, to siedzi w Waszych głowach na poziomie Waszego umysłu, ponieważ nic złego się tu nie dzieje. Macie tak cudowne karty. Tu jest nowa miłość, tu jest w ogóle wejście w stałą relację, prawdziwą, szczerą, kochani. Jakiś raczek wraca z przeszłości, strzelec, baran, moje rybki, koziorożec, lew. Ale powiem Wam tak, tutaj przede wszystkim, co będzie zajmowało Wasze myśli, jakaś podróż, przeprowadzka, Wy się przeprowadzacie do nowego partnera, bądź partner do Was, energie są zamienne, także sobie tutaj, kochani, dopasujcie do siebie. Tu jest nowe życie, nowa szansa, nowe możliwości, fajna relacja, kochani, fajna relacja z bliźniaczym płomieniem. Tu jest bardzo mocno pokazany bliźniaczy płomień, energia ognia, pogodzenie się. Być może byliście z kimś w przeszłości, ktoś na przykład miał do pozamykania pewne sprawy, sytuacje, może jakieś rozwody, rozstania, bądź Wy. I teraz tak jakby następuje połączenie, ale ja tu widzę od razu wejście w związek, zamieszkanie razem i stworzenie relacji takiej opartej na solidnych fundamentach, na zaufaniu. Wy będziecie pracować nad tą relacją bardzo mocno, Wy się będziecie skupiać właśnie na tym związku, na osobie, która jest Wam tutaj przeznaczona. Kochani, tu jest as buław, tu jest ogień, namiętność, pasja. Dla niektórych też taka karta, która pokazuje, że macie szansę na dziecko. Jeżeli staracie się o dziedziusia, o powiększenie rodziny, to jest energia seksualna, energia ognia, pasji, namiętności. Wręcz wybucha wulkan na niej. To jest pięknie pokazane, że tu się dzieje w relacjach uczuciowych. Tutaj wręcz się gotuje. Wasz bliźniak zbliża się w Waszym kierunku. Czy jesteście singlami, czy czekacie na osobę z przeszłości? Tutaj, kochani, następuje połączenie, pojednanie. Bierzecie sprawy w swoje ręce, chwytacie za ster i sterujecie swoim życiem w kierunku ognia, spełnienia marzeń. Tu jest dużo seksualnej energii. Tu jest też jakiś raczek pokazany, który zmierza w Waszą stronę. Ktoś mocno o Was zawalczy, bo czuje zwycięstwo. Czuje, że jesteście osobą przeznaczoną jemu czy jej, tak? Baran, lew, strzelec, tak jak mówię, i raczek, koziorożec. Takie karty mi się mocno zaznaczyły. Bardzo mocno. Dużo energii ognia, ale też mówię, to jest znaczenie tego, że przychodzi bliźniaczy płomień. Ktoś
Wam odgórnie pisany, ktoś z przeznaczenia. Jesteście na pozycji wygranej, kochane rybki. Tutaj tak jakby też nie przyjmujcie się tą energią piątki mieczy, która na początku się pokazała, bo to może być na przykład strach, obawa, które nie są uzasadnione, tak? Karta rady, nie popadaj ze skrajności w skrajność. Nie pozwól negatywnym myślom, aby ciebie tutaj gdzieś pochłonęły, czy tobą zawładnęły, tak? Bo to są karty bramy. To jest karta bramy, wychodzenie z trudnych energii, gorzej być nie może. To jest karta mówiąca o zakończeniu się trudnego etapu w waszym życiu. Wy jesteście po jakiejś bitwie, po jakimś zranieniu. Tu jest mocno wodnik bliźnięta jako osoby takie negatywne w waszym życiu pokazane. Może po prostu macie nie ufać tym osobom albo trygonowi powietrza ogólnie, bo no zobaczcie, trzy karty macie powietrza, trzy karty takie negatywne, tak? Wampirów energetycznych, ale to są też wasze myślokształty. Jeżeli się temu nie dacie, nie popadniecie w jakąś taką rutynę, czy marazm, czy po prostu myśli, które gdzieś was od środka zjadają, bo wy możecie się po prostu bać, lękać. Wy możecie tutaj mieć wszystko w porządku, a w środku po prostu za długo siedzicie sami i myślicie negatywnie. No i przychodzą, wiecie jak to bywa, tak? Myśli na zasadzie, Boże, a jak mnie zrani, a jak mnie znowu zostawi, no... A jeżeli kogoś ma, z kimś pisze, wiecie o co chodzi. To są takie negatywne myśli, które przychodzą niekontrolowane. Wszystko będzie w porządku, wszystko jest tutaj super, a wy możecie myśleć negatywnie. Ale dlatego tak jak mówię, bo rybki lubią myśleć nadmiernie. Rybki lubią się skupiać na tym, czego nie ma i za bardzo po prostu gdzieś tam kumulujecie ten strach w głowie. A pamiętajcie, że to, o czym myślicie, to przyciągacie do waszego życia. Dlatego rybki, rybeńki, moje kochane, nie skupiamy się na negatywach, nie skupiamy. Odrzucamy czarne myśli, nie tworzymy czarnowidztwa, absolutnie. Wszystko macie w swoich rękach. Chwytacie za stery, ruszacie do przodu. Lipiec, czas zmian. Rybki, zapamiętajcie tę datę, bo to będzie przełomowy miesiąc w waszym życiu. On może tutaj tak jakby no, zwiastować to, co będzie przez kolejne lata, bo wy budujecie solidne grunty. Tu są przeprowadzki w nowe miejsca. Tu jest zamieszkanie z nowym partnerem. Wejście w partnerstwo, które będzie przyszłościowe, stabilne. To jest osoba, która was kocha, która was pożąda, która jest wam oddana. I zrobi wszystko, żeby o was zawalczyć. Tu jest mężczyzna, który, jeżeli był w przeszłości, pojawia się ponownie po trudnych przejściach, być może po rozwodzie. Są tu rozwody, trudna walka o przetrwanie, ale może wam zaproponować coś stabilnego. Tu, jeżeli jest to ktoś nowy, to jest to osoba, która jest również poraniona po przejściach, ale jest gotowa w was zainwestować, bo czuje, że warto. Czuje, że warto po prostu z wami stworzyć rodzinę. I tutaj, kochani, mamy króla, królową monet. Stabilna para, stabilna relacja. Możecie stworzyć związek małżeński. Możecie tutaj razem się ugruntować, zakotwiczyć. Tak jakby jesteście sobie przeznaczeni, kochani. Przed przeznaczeniem się nie ucieknie. To, co jest pisane, to już jest tak jakby boskie połączenie. O tym się nie dyskutuje, to się po prostu czuje. Ja tu czuję takie boskie połączenie, kochani. Wręcz z kosmosu, tak? Takie kosmiczne, duchowe połączenie. Dwojga osób, które są sobie przeznaczone. W finansach bardzo ładnie rybki. Tu jeśli chodzi o podróże, o finanse, będziecie dużo podróżować, będą się was trzymały pieniążki, jest stabilizacja. Tu jest jakiś awans. Jeżeli macie własną firmę, również kochane rybki, będziecie tutaj mogły te firmy prowadzić, będą kontrahenci, ale tak jakby jeżeli właśnie płacicie jakieś ZUS-y, podatki, w tym miesiącu mogą przyjść dosyć duże podatki do zapłacenia, to mi się pokazuje jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, ale wszystko na waszą korzyść. Jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, coś tam było odwlekane w czasie, czekacie na pozytywny wynik, on przyjdzie. Będzie jakaś sprawa, która się dobrze zakończy, wy się będziecie martwić, stresować, ona się zakończy na plus dla was. Jeśli chodzi o zdrówko rybki, stres, przede wszystkim widzę stres, kawa, zbyt duża ilość kofeiny, energetyków. Jeżeli się stresujecie, jeżeli macie taką stresującą pracę albo jakieś stresujące sytuacje w życiu, no to widzę, że wysięgacie po dużej ilości wypijanej kawy, energetyków, co też będzie powodowało kołatanie serca. Uważajcie na takie sprawy, tak? Nie stresujcie się za bardzo, bo tak jak mówię, tu wszystko jest w porządku, tylko że ten miesiąc będzie taki bardzo aktywny, dużo się będzie działo. Dużo przychodzi takich bodźców zewnętrznych, które aktywują w was taki ruch do przodu. Wy wiecie, że dużo się dzieje, wy to czujecie, wy macie dobrą intuicję. Ale wszystkie czynniki zewnętrzne będą powodowały taki stres, takie obawy.
bo będzie się dużo działo. Dla was nagle, nie wiem, spotykacie osobę, zamieszkajmy razem, bądźmy razem, to jest przeznaczenie. Idziecie do sądu, martwicie się, wiecie o co chodzi, że tak dużo, dużo emocji, które się kumulują w jednym czasie. Lipiec będzie przełomowy, to będzie tak jakby miesiąc, który wywróci wasze życie do góry nogami. Wyskoczycie wręcz z butów. Ale staniecie, kochani, dużo silniejsi. Wy macie w sobie siłę, odwagę, pasję, determinację i ruszacie po spełnienie swoich marzeń. To jest karta, która mówi o tym, że rybki w tym miesiącu biorą życie w swoje ręce. Wy chwytacie za ster. Od was będzie zależało, czy zechcecie wejść w te relacje, czy zechcecie się przeprowadzić, czy zechcecie tutaj pokazać w firmie, na ile was stać, tak? Czy też jeśli prowadzicie własną działalność, to po prostu zacząć tutaj przyciągać tych kontrahentów. Ale tak jak mówię, w tle widzę jeszcze dodatkowe opłaty. Oczywiście sobie z tym poradzicie, ale mogą was troszkę zaskoczyć, tak, że będą duże te podatki, te właśnie tutaj ZUS-y. Tak jakby dużo więcej zarabiacie, ale też no, to się wiąże właśnie z tymi opłatami. Tu niektóre rybki będą brały kredyt na dom, na mieszkanie. Być może jakiś samochód zakupicie. Są wydatki w tle. Są jakieś takie duże wydatki. Z jednej strony tak jakby planowane, ale z drugiej może być, że na przykład zaplanowaliście kupić samochód, a nagle się okaże, że trzeba podjechać na warsztat, zostawić więcej pieniędzy, bo na przykład to do zrobienia jeszcze to, tak? Pomimo tego, że ta rzecz was cieszy, to jednak trzeba zrobić jeszcze kilka innych rzeczy, żeby to auto na przykład było sprawne, tak? Czy to mieszkanie, które zakupujecie, czy dom do remontu. No i się okaże, że czasami ten remont przewyższa koszty kupna danej nieruchomości. No i takie rzeczy się zdarzają, więc tego typu sprawy mi się pokazują tutaj u was rybki. To się wybija na pierwszy plan. Zobaczmy tutaj, dopowiedzmy sobie karty cesarz. Tu jest mężczyzna po przejściach, który przychodzi do kobiet. On jest po przejściach, on jest pewien tego, że chce być z wami. Jeżeli jesteście kobietami, przychodzi mężczyzna po przejściach. Dlaczego macie piątkę mieczy? Bo wy się obawiacie nowego startu, nowego początku, nowego związku. Wy się bardzo boicie, że ta osoba was zrani, bo w przyszłości mieliście dużo przejść, ale tutaj jest nowy związek, nowy początek. Same asy na stole. Dokładnie tak, kochani. Przychodzi do was mężczyzna, który jest naprawdę poturbowany życiem, który już po prostu nie wierzył w to, że może trafić na stabilną relację. On chce z wami konkretów. Cesarzowa as buław. Tu może być szybko ciąża, kochani. Może być ciąża, może być po prostu szybkie zamieszkanie razem. Nowy początek. Cesarz, cesarzowa. Król monet, królowa monet. Kochani, to są tarotowe pary. Tu jest związek z przeznaczenia rybki. Wy nie uciekniecie przed przeznaczeniem. Siła, dziesiątka, zobaczcie, nagle, niespodziewanie, ktoś wam się może oświadczyć, ktoś wam może zaproponować wspólne zamieszkanie, nagle, niespodziewanie, może być ciąża, dziecko. To jest miesiąc, kochani, wielkich zmian. Tak jak mówię, rybki, u was życie wywróci się do góry nogami. Przeżywacie jakby po prostu odrodzenie, taką wiosnę w sercu. To wszystko, co przyjdzie, będzie od losu przeznaczone wam, bo jesteście po mocnych przejściach, perturbacjach w przeszłości. Jesteście po rozstaniach, po związkach nieudanych, z narcyzami, z toksykami. Pamiętam wszystkie czytania sprzed 2-3 lat dla rybek i naprawdę rybki nie miały lekko. To były takie trudne czasy. Pamiętajcie, że karma się zakończyła w tym roku i wchodzicie w nowe historie. Kochani, zobaczcie, tu jak nic. Dom, rodzina, ciąża. No naprawdę, przeprowadzki. Tutaj macie piękne energie. Dlaczego wy się tak obawiacie? Dużo myślicie, analizujecie, za dużo macie czasu na myślenie rybki. Zorganizujcie sobie te wakacje jakoś, żeby nie myśleć. Nie wiem, jakieś wczasy zorganizujcie, nie wiem, jeżeli będzie przeprowadzka, po prostu się zmęczcie w niej i połóżcie spać i nie myślcie wieczorami zbytnio, nie? Może tak być najlepiej, bo jak rybki za dużo siedzą, to potem myślą, kombinują, analizują i szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. Dosłownie tak to widzę. Szukacie problemów tam, gdzie ich nie ma. Tego problemu nie ma. Po prostu w ogóle on nie istnieje. Ale rybki widzą ten problem i to jeszcze w 3D, w 3D dosłownie. Bo ja jednak myślę, że coś tam może się nie udać, a jeżeli on kombinuje, jeżeli on nie chce ze mną być na stałe, jeżeli to jest jakaś zabawa, no i tu jest za dużo kombinowania rybki. Mam dla was jedną prośbę na ten lipiec. Poszukajcie sobie tutaj jakichś fajnych atrakcji. No, więcej pracy sobie weźcie na głowę, tak żeby nie myśleć o... Pospotykajcie ze znajomymi, po prostu, no mówię, odciążcie ten mózg, żeby on nie myślał za bardzo, nie kombinował. A wtedy, moje drogie, będziecie takie szczęśliwe. Takie będziecie szczęśliwe.
cesarz, cesarzowa i rodzina. Wam jest pisana teraz stała rodzina, stabilizacja, stabilne fundamenty. Tu się rybki nie ma co zastanawiać. Ja jeszcze szukam dla Was karty wyroczni. Nadchodzi nowy początek. No i co? No i co? Co Wy na to? Moje drogie rybki, nowy początek, nowy piękny początek. Czas na zmiany. Piękny czas i ten lipiec wszystko w Waszym życiu zmieni. Zapamiętajcie sobie jedno, to będzie bardzo przełomowy miesiąc. Wszystkiego drogiego, drogiego również. Wszystkiego dobrego, kochane rybki. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Polecam turkus, polecam turmalin, ametyst. Także, kochani, są wakacje. Bardzo fajnie to wygląda do sukienek, do różnych outfitów. Także zapraszam serdecznie. Dodatkowo one działają ochronnie. Wszystkiego dobrego, cudownego lipca.